Być kolonią zbóżek Niemca nie jest czymś, co ich zniechęca. Żeby iść wciąż na łatwiznę, brać kurs zgodnie na mieliznę, z całą Polską pod rządami tych, co zawsze są ci sami. Lecz on do innych należy i w odważne ruchy wierzy. Jeśli nie chcesz żyć do kitu, nie wykluczaj polexitu. Długo się nie rozpowiadam, nasz kandydat, który, wiecie, zarys swych poglądów nadał, resztę znajdziesz w internecie. Debata prezydencka 2020. W tych niezaciekawych czasach, kiedy epidemia hasa, czas nadchodzi na wybory kandydatów, wybór spory. Teleturniej się zaczyna, jeden z 10 przypomina. Wśród nich mordki oklepane myślą, kto będzie ich panem. Co im kazać będzie srodze, skakać mu na jednej nodze i podgryzać wrogą pięty, gdy zostaną prezydentem. Jeden z nich wszak twarz posiadał, myśli swe w słowa przekładał. Każdy widz zachodził w głowę, jak to słychać ludzką mowę. Zarysował w krótkich słowach, jak z ruiny odbudować gospodarkę tego kraju, co przepisy ją pętają, tłumią srodze jak kajdany, niewolnikom zakładane, PIT i CIT i przymus ZUS-u, inne wymysły szajbusów. Miał on też pomysł dla ludzi, których płeć przeciwna nudzi, jak im z głowy wybić śluby, lecz by mieli portfel gruby. Trochę zaczął wszak grymasić, kiedy zadano pytanie: do kogo się będziesz łasić? Kto będzie twym pierwszym panem? Otóż nie miał nigdy pana, to przypadłość niesłychana. Oprócz Boga, co przez życie go prowadzi znakomicie, większości by się zdawało, przemysł ratować to mało. Być kolonią zbóżek Niemca nie jest czymś, co ich zniechęca. Żeby iść wciąż na łatwiznę, brać kurs zgodnie na mieliznę, z całą Polską pod rządami tych, co za... Dzień dobry Państwu, witamy Państwa na naszym kolejnym Q&A. Dzisiaj jest 16 maja. Zaczynamy od pytania, które zadawał Pan wczoraj, Paweł, ale pominęliśmy. Pytanie z wczoraj. Pytanie, Pana zdanie o ONR. No cóż, no ja mam dobre konotacje z ruchami narodowymi. Dość sympatyzuję. Wiem, że są zarzuty, że ONR jest zbyt agresywne, jest, że tam czasami coś nieładnie powiedzą albo się zachowają. Takie są zarzuty. Ja sam tego nie widziałem. Jeśli tak, no to niedobrze oczywiście. Ale generalnie idea po prostu taka narodowa i pilnowanie tego, że Polska ma być Polską, a nie cudzym krajem i pod cudzym władztwem, więc się zgadzam. No. Oczywiście, to ja mówię, jeżeli by się okazało, że tam jacyś ludzie z ONR zbyt agresywnie się zachowują albo no, atakują bez potrzeby kogoś, no to ja będę przeciw, no, tylko ja nie miałem takich doświadczeń. No tyle, co mogę powiedzieć. Czy masoneria ma prawo istnieć, pyta pan Wojciech. Cóż, masoneria ma prawo istnieć. Problem z masonerią jedynie jest taki, że oni są tajni. Tajni, nie wiadomo, kto należy do masonerii i są podejrzenia, że jest to taki zbiór ludzi, którzy sami siebie wspierają, co w sumie nic strasznego w sumie by nie było. Ja też mam swoich znajomych, mogę zrobić sobie koło i umówić się, że nawzajem się wspieramy, prawda? No i jedyne, co tu jakieś ewentualne zarzuty mogą być, że
oni wpływają na rządy w tym sensie w sposób tajny. A to już jest niedobrze, bo nasz urzędnik wynajęty, premier czy tam jakiś minister, to jest sługa nasz po prostu, który ma nam służyć. Nie może być tak, żeby on był w jakiejś organizacji, która ma na niego większe wpływy niż inni. I to jest wtedy niedobrze. Dlatego nie mam nic przeciwko ludziom, że sobie są nawet w tajnych, utajnionych organizacjach tego typu. Natomiast mam dużo przeciw temu, że nasz rząd, członkowie naszego rządu są w masonerii. Tu mam dużo przeciw. No, rozumiecie Państwo, tak jak i sędzia, no jest w masonerii i będzie sądził mnie i członka tej masonerii. No, coś tu jest nie tak. Premier to samo, nie? Będzie tam dotację da komuś, kumplowi z masonerii, a mnie nie. Dlatego tego typu funkcje powinny być wykluczone z możliwości bycia w tajnych stowarzyszeniach. Jakie ciepłe kraje poleca Pan na wakacje? W żadnych. Ja nie znoszę jeździć do ciepłych krajów. Ja jestem zimnolubem i no, średnio lubem niech będzie, jeżeli chodzi o temperatury, a wolę zimne niż w każdym razie gorące. Ja do ciepłych krajów bym mógł pojechać tylko wtedy, jeżeli jest tam zima, a na pewno w lecie nie pojadę. No, nie będę jeździł do Grecji po to, żeby cały dzień siedzieć w jakiejś piwnicy chłodnej, a wieczorem wychodzić na plażę. Także to do samego faktu, żeby się popisać, że gdzieś byłem. To nie. Więc wolałbym fiordy norweskie zwiedzać, w Rumunii po górach chodzić, aniżeli do ciepłych krajów na plaży leżeć. Pomijając fakt, że ja nigdy w życiu nie leżałem na plaży, nie opalałem się w sensie na piasku, nie znoszę tego. Nienawidzę też miejsc, gdzie jest dużo ludzi, w sensie takie fokowisko. Ja tylko zapraszam Państwa do zapraszania znajomych, do oglądania, udostępniania, żeby jak najwięcej osób nas widziało, a także do dołączenia do naszej grupy sympatyków, która staje się coraz bardziej liczna i tam trwają dyskusje, jak to zrobić, żeby Polska była jeszcze lepsza. Kolejne pytanie. Pan Lech pyta, jako prezydent, jaką strategię przyjąłby Pan w walce z kryzysem epidemii? Bardzo prosto. Uciąłbym wszystkie w tej chwili te zakazy, nakazy i tym podobne. Poszedłbym ścieżką tak jak Szwecja czy Białoruś. Po prostu widać, że ta epidemia, niezależnie od tego, jakie restrykcje przyjmiemy, wynik ma dokładnie taki sam. Po prostu wirusa to nie obchodzi, czy my nosimy maseczki, czy tego typu rzeczy. No nie mówiąc o kretyńskich rozporządzeniach, że ja z małżonką muszę iść daleko od siebie na ulicy. Albo, że tak jak było, że nie mogę do lasu wejść, no to już są, o tym już trudno gadać, to inny cel tego był, żeby wprowadzić. Więc po prostu uciąłbym te wszystkie rzeczy. Popatrzcie się Państwo na Białoruś, ile osób zmarło. Tam w ogóle nie walczą z koronawirusem. 140 osób chyba zmarło na Białorusi, a w Polsce 1000. No, to jest tego typu. Mimo no, mniejszy kraj, ale proporcyjne. Szwecja ma te wyniki takie na poziomie średniej europejskiej. Ale nie zniszczyła tak gospodarki jak my. Skąd kandydowanie w 2001 roku z ramienia Platformy Obywatelskiej? Łączy Pana coś z tą formacją? Nie, to nie ja kandydowałem. To Unia Polityki Realnej. To była umowa podpisana zresztą z Tuskiem. Ja byłem przy podpisywaniu tej umowy, ale podpisywał ją pan Korwin-Mikke i ktoś jeszcze od nas w 2001 roku. I była umowa taka, że my jako Unia Polityki Realnej, oni wtedy w 2001 roku głosili prawie tożsame hasła z naszymi. Potem dopiero od tego odeszli. Tym bardziej poczuliśmy się zresztą zdradzeni, nie? Ale już wtedy postanowiliśmy, że nie idziemy z nimi jako Platforma, tylko startujemy na ostatnich miejscach, dostaniemy od nich kawałek czasu, żeby o tym powiedzieć i nie będziemy stworzyli wspólnego klubu, taka była umowa podpisana, ja chyba mam gdzieś tą umowę, taka, nie tworzymy wspólnego klubu, stworzymy własny uperowski klub. Jakby będziemy jednakowo głosowali i tak dalej, to możemy współpracować oczywiście, ale ten. Dodatkowo postanowiliśmy wystartować do Senatu, żeby mieć własny czas antenowy, żeby ludziom powiedzieć, że będę z ostatniego miejsca startujemy. Skończyło się tak, że zgodnie z tym, co podejrzewaliśmy, nie otrzymaliśmy tego czasu antenowego od Platformy, nie myśmy mieli pełnomocnika. A jeżeli chodzi o Senat, no to niestety na 21 okręgów zarejestrowaliśmy 20 i nie otrzymaliśmy czasu antenowego.
Więc próbowaliśmy jakoś, a wtedy internetu nie było tak jak dzisiaj, próbowaliśmy jakoś dotrzeć do ludzi, ale chyba przeciwko nam uderzono World Trade Center. Nikogo nie interesowało już nic, tylko tamte sprawy. W związku z czym nawet moja rodzina się nie dowiedziała, że byłem że startowałem z ostatniego miejsca. I ja mogłem startować i być posłem, ponieważ ja startowałem w prawyborach tak zwanych tych platformy. Wielu od nas startowało, ale jako jedyny uzyskałem, byłem tutaj trzecie miejsce. Wyglądało na to, jakbym nie był tam zdradzony przez człowieka, miałbym pierwsze miejsce. Byłem przed Rokitą i tak dalej tu w Krakowie, ale złożyłem rezygnację z tego, żeby nie zaszkodzić partii Unii Polityki Realnej i poszedłem na ostatnie miejsce. No i nie udało nam się, trochę z własnej winy, trochę z nieszczęścia, które było związane z tym atakiem w Stanach Zjednoczonych. I tyle. Także to była umowa, ja tyle miałem wspólnego, że zgodnie z umową partii UPR startowałem tak jak wszyscy inni z partii UPR. Pan Ani Sławomira pyta, czy wprowadzi pan wir. Sam nie wiem, co to jest wir, ale... Właśnie nie jestem pewien. To poprosimy panią o sprecyzowanie pytania. Skrót pewnie od czegoś, no ale nie wiemy akurat w tej chwili. Czy zna pan jakieś języki obce? To już wiele razy było pytanie, ale... Ludzie się dopytują. No to rosyjski, angielski, ale no nie jestem orłem w tych językach. Nie widzę potrzeby. Czy jest pan monarchistą? Pyta pan Kacper. No a pan jeszcze tylko Michał dopytuje. Wiadomo, że demokracja nie działa. Jaki inny sposób wybierania prezydentów pan poleca? No na to pierwsze pytanie. No tak, jestem w pewnym sensie jestem monarchistą, ale nie wojującym, ponieważ nie widzę w tej chwili możliwości, żeby była monarchia. Więc ja swojej energii na to nie przeznaczam. Ponieważ tu już wiele razy na ten temat mówiłem, więc w skrócie tylko w ten sposób mówię. To można wrócić do większych, dłuższych moich wywodów w tej sprawie. A druga, no to prawda, znaczy demokracja działa tylko kiepsko, a zamienia się czasem w taką ochlokrację i w ogóle w dziadostwo, w tyranię przede wszystkim najczęściej i rzeczywiście zła. Natomiast jaki sposób inny wyboru prezydenta? Ja nie mam nic przeciwko temu wyborowi w tych czasach, jakie żyjemy. Gdybym miał siłę, to uważam, że gdybym mógł zrobić typu zamach stanu i przejąć dyktaturę w kraju i prowadzić to, co mówię i co chciałbym powiedzieć, to bym to zrobił. Nie mam tej siły. Więc to jakby wykluczam. Pozostają mi jedynie te wybory prezydenckie. Przy czym wydaje mi się, że wybory prezydenta takie powszechne wydają mi się lepsze, aniżeli te pośrednie wybory prezydenta. Niż te pośrednie, że Sejm go wybiera, z tym, że w chwili, gdy jest wybierany powszechnie, to on ma strasznie małe kompetencje. Znaczy, za małe kompetencje ma jak na takie wybory. O tyle mogę powiedzieć. Zostawiłbym je, ale zwiększył kompetencje. No, gdybym miał siłę, to wprowadziłbym dyktaturę, a jeszcze lepiej dziedziczną monarchię. Co pan sądzi o panu Tanaino i Jakubiaku, pyta ta pan Arkadiusz. Nie mam do nich żadnych ansów. Pan Tanaino w różnych strukturach był, które no, bardzo daleko ode mnie, tam u pana Palikota i tak dalej, nie? Ale też im całkiem sensowne wolnorynkowe poglądy ma wolnościowe, głosi teraz. No problem w tym, że raz głosił tak, raz głosi tak, no i tu się pojawia problem, no, ze spójnością tego przekazu, nie? Poznałem go, jest bardzo sympatyczny, taki do życia, do gadania, do porozumienia, nie kręci, nie kombinuje, więc sympatię moją, jakby uzyskał taką prywatną, mówię o prywatnej, a co do publicznej, i no to już powiedziałem na samym początku. Pana Kubiaka znam zdecydowanie, znaczy ja też rozmawiałem z nim, spotkałem się parę razy na takich formalnych rozmowach. Nie miałem w ogóle takiej rozmowy z nim czysto prywatnej, więc go prywatnie nie umiem ocenić, prawda? Wiele rzeczy głosi, które ja głoszę. Niestety głosi też rzeczy, których ja nie głoszę. No. I dlatego no, mógłbym z nim współpracować i moglibyśmy razem startować do wyboru. Wyraźnie, ale musielibyśmy wtedy wyraźnie podkreślić ludziom, że my idziemy dlatego, bo te, bardzo dużo zresztą rzeczy jest wspólnych, będziemy wspólnie o to walczyli. A w paru punktach niestety będziemy występowali przeciwko sobie. No. I tyle, nie? Więc tu nie mam żadnych zastrzeżeń, obiekcji. Znaczy, no mam, no tak jak powiedziałem.
Natomiast no, fakt, że te podpisy i tak wystartował, wiecie Państwo, no, PiS się bał wtedy, że kandydaci mogą gremialnie zrezygnować i unieważnią wybory poprzez rezygnację. No to wprowadził swojego człowieka, rozumiem, że dogadał się z panem Jakubiakiem. No i te podpisy zostały jakoś tam stworzone. Nie zamierzam to opisywać jak. Może zostały zebrane, nie będę w to wnikał, może tak jak niektórzy mówią, Ukraińcy je napisali. Nie wnikam, to przepisali z pisowskich. Nie? Nie wnikam w to, ale to mi się średnio podobało. Ja tylko przypominam, że także jesteśmy na Twitterze i tam też również można zadawać pytania od dzisiaj, również twitterowcy. Więc pierwsze pytanie z Twittera, co to za świetna piosenka na początku? To ja na nie odpowiem. To była piosenka przez jednego z naszych sympatyków zrobiona, pana Pawła Kwaśniewskiego. Można sobie odszukać. Jest pod jednym z naszych postów na Stanisław Żółtka, w profilu na Facebooku Stanisława Żółtka, a także na YouTubie pod Paweł Kwaśniewski powinniście Państwo znaleźć. Uwierzcie mi Państwo, ja wiem, że można wszystko powiedzieć, ale nie mieliśmy nic wspólnego, myśmy nie zlecali ani tej piosenki, ani nic, bo inicjatywa oddolna i zresztą za którą bardzo dziękuję. Także ja aż tak bym się chyba nie chwalił. Dzień dobry. Wiem, że jest pan wolnościowcem, ale bliżej panu do narodowców czy anarchokapitalistów? Ja nie uznaję anarchii. To dla mnie to anarchia prowadzi do rewolucji, mordów i końca wolnego rynku i końca wolności. Każda anarchia odbiera wolność wszystkim po prostu. Więc to nie, ja przeciwnik jestem. Wolny rynek, wolność, ale wolność. Problem w tym, że jeżeli ja bym chciał, żeby każdy był wolny, tak jak jestem z tą pięścią i bluzkością cudzego nosa, że pięść mam tylko tym ograniczone. Chciałbym, żeby to było, ale wolność, tak naprawdę prawdziwa wolność wiąże się z odpowiedzialnością. To nie jest tak, że ja mam tylko wolność i robię co chcę. No właśnie ta odpowiedzialność musi być i to nie ma nic wspólnego już z anarchią. Także ja jestem odpowiedzialny za swoje czyny. Źle postąpię, ponoszę odpowiedzialność. I koniec. Dobrze postąpię, no to oczywiście to już świat mi da nagrodę, ale ta odpowiedzialność musi być, więc ja nie jestem anarchistą. Tam było narodowców. Tak. Czy bliżej do narodowców? W tej sytuacji, oczywiście, że mi jest bliżej do narodowców, no bo ja jestem przeciwnikiem anarchii. Więc jak ktoś to wrzuci, to mi bliżej do większości rzeczy niż do anarchii, prawda? Ja oczywiście, że z tą wolnością, ze zdjęciem władzy państwa idę w kierunku anarchii, ale jest gdzieś granica, bo państwo musi być. Anarchokapitalizm było pytanie. No anarchokapitalizm, jak rozumiem, no to można szeroko pojąć. Jeden powie tak, drugi powie tak, prawda? Jednak jeśli jest to anarchokapitalizm, to jest to rodzaj też anarchii, więc nie. Pan Lech pyta, Konfederacja zarzuca panu, że obniża pan szansę Bosaka i że pańska kandydatura dzieli środowisko. Dlaczego nie współpracuje pan z Korwinem? Co było kością niezgody? Chciałem współpracować z Korwinem. No pan Korwin, ja tu wiele razy to opowiadałem, nie będę bardzo długo opowiadał. Akurat no, decyzja była pana Korwina, że nie chce współpracować. Ze względów, poróżnili mi się ze względów między innymi trochę taktycznych. On sam też podkreśla to, nie? Ja uważałem, że to nie jest powód, żeby nie współpracować, razem nie pójść do wyborów, ale widać, uznał, że pan Korwin, że jest, albo że zbyt mało wniosę, a zakłócę im układ wzajemny, bo tak było, tych, gdzie kto startuje, kto ma wygrać i tak dalej, nie? Więc to była decyzja pana Janusza i nie mniej ją oceniać, tylko innym. Zakładam, że w przyszłości, zwłaszcza jeżeli będę miał sensowny wynik, to będziemy współpracować. Mówię o Sejmie. No bo wtedy nie będzie już możliwości inaczej, jak współpracować ze mną. Dlatego tutaj też radzę zagłosować, bo tak się to zakończy wtedy. Jak będzie bardzo słaby wynik, czego nie spodziewam się, no to wtedy dalej mogą być kłopoty. Tam było jeszcze o coś... Co było kością niezgody? A co było kością niezgody? No to nie, ja już to powiedziałem, no taktyczne sprawy i raczej można powiedzieć ogólnie tak, w tej partii, że ta jedna rzecz, że pan Janusz, jeżeli chodzi o działanie i sposób działania, nie uznawał tej zasady, że cel nie uświęca środków. A myśmy większość partii i starszyzna uznawało, że
Niestety ta zasada musi być po prostu respektowana. No i stąd tam się dobiły tarcia i nasze rozejście. No. To tylko jeszcze pan Piotr tutaj dopytuje, pamiętam, że wczoraj też pytał, to więc jeszcze raz zadam. A jeżeli do tamtej sprawy, przepraszam, nawiążę jednak. Ja byłem u pana Roli, znaczy tam ten Real, tam 24, potem był pan Korwin, niedawno, nie wiem czy nie wczoraj, czy chyba to, ja to widziałem wczoraj w każdym razie. I zwróćcie uwagę państwo a propos szans, bo to było zapytanie, odbieranie szans i tak dalej. Pan sam Korwin stwierdził, że ten start Bosaka, oczywiście bliżej mu w poglądach do mnie idzie do pana Bosaka, ale start pana Bosaka jest pewnym testem takim, no zobaczmy, mówimy o wyborach parlamentarnych, a jakie to poparcie mają narodowcy, a jakie wolnościowcy, prawda, że to jest tylko test, prawda, no i taki eksperyment. No, czyli sam pan Janusz wie, zdaje sobie sprawę, że pan Bosak nie przebije pewnego sufitu i on nie ma szansy na wejście, prawda? I tak naprawdę nie jest to potrzebne, to trzeba tylko sprawdzić, ile ma, jaka na przyszłość, żeby wiedzieć statystycznie, jakie jest poparcie. Ja inaczej startuję. Ja być może startuję z znacznie niższego poziomu, nie mam za sobą tego typu klubu poselskiego i tak dalej, ale za to nie mam sufitu. I ja startuję w górę. To jeżeli tak, zgodnie ze słowami pana Janusza, to wolnościowcy, to zagłosujcie na mnie i pokażcie, jakie są proporcje mniej więcej, nie? Żeby to było widać. No. Okej, no ci, co bardziej bliżej im do pana Bosaka, nie głosują na pana Bosaka, ci, co na mnie, nie głosują na mnie, tym bardziej, że ja mam szansę przebić jakiś tam sufit, a pan Bosak nie, bo no jest konkretny na granica, co sam pan Janusz też zgadza się. No więc pan Piotr jeszcze tutaj dopytywał, dlaczego ludzie, którzy myślą normalnie, nie chcą współpracować. Mam na myśli między innymi pana Korwina Cejrowskiego. Wiem, on nie chce politykować, czy mimo wszystko Kukiza i o kilku podobnym światopoglądzie. No tam między panem Januszem a tamtymi osobami ta sama sytuacja jak ze mną. No pan Janusz nie chce tego typu współpracy, bo ja nie chcę tu, proszę państwa, za wiele jakichś, jak miał rzucać jakichś negatywnych informacji albo opinii, właśnie z punktu widzenia dobra przyszłego, żeby nie rozgniać sytuacji, żeby móc w przyszłości współpracować. No. Tam zapewne są podobne historie. Co zrobić z drogami, na których tyle ludzi ginie co parę minut? Rząd buduje kilkadziesiąt kilometrów dróg ekspresowych, a na drogach krajowych nic prawie się nie dzieje. Ciągle jakieś miejscowości i trzeba zwalniać, brak zjazdów i trzeba hamować. Może zrobić same obwodnice miasta i zjazdy, żeby te drogi były wydajne, a potem budować najdroższe ekspresówki na świecie. No być może. Wiecie państwo, opinia jak budować drogi, no to ile ludzi, tyle jest opinii. Także to wolałbym nie dołączać się jako superznawca, w jaki sposób budować drogi. Powiem tylko to, co wiem, że jak jest o tych sprawach. Nie wyczerpię tematu i nie jestem pewien, czy pomogę tu panu w ocenie, czy to, co pan mówi, jest słuszne. Gdybym był prezydentem, to oczywiście być może pana wziąłbym też na doradcę i jakichś innych ludzi, bo po co to ma być? Nie będę omnibusem w budowie dróg. Natomiast to, co zauważyłem jako kierowca i to nie jako prezydent, że to, co najbardziej mi szkodzi, najbardziej powoduje wypadki, to jest mnogość znaków drogowych. Po prostu nie jestem w stanie je czytać. Jak je próbuję czytać, a mijam je setki na 100 metrach, no przesadzam, ale no w tym kierunku, to jak próbuję czytać, to tracę kontrolę nad prowadzeniem samochodu. Jak ich nie czytam, to nie wiem, co tam jest, jakie są niebezpieczeństwa. Po prostu no, to moim zdaniem jest tragedia w Polsce. Nigdzie na świecie tego nie spotkałem, w żadnym innym kraju. Ja, no wiecie państwo, no, byłem europosłem, no, te 5 lat, dzień w dzień jeździłem po świecie, nie? Owszem, samolotami, ale samochodem też. Naprawdę dziesiątki tysięcy kilometrów przerobiłem. Czegoś takiego tak głupiego, jak w Polsce, i tak szkodliwego i niebezpiecznego, jak ta mnogość znaków nie spotkałem. No, daję przykład. Prosta sprawa, to można jednym o takim pstryknięciem zlikwidować. No, tam można wystarczy ustalić, że na odcinku, dowolnym odcinku 100 metrów nie może być tam więcej niż jeden znak czy dwa. Nie? Ale nie 50 przecież, nie? A bywa tak, że i 50 jest no, na 100 metrach. Nie?
I że jeżeli jakieś znaki stoją, no to znaczy, że nie można w stosunku do ludzi, jak ich za dużo, to nie można w stosunku do ludzi żadnych konsekwencji wyciągać z powodu tych znaków, jeśli ich nie dopełnią, nie przekroczą. I to natychmiast by zarządcy dróg musieli to zmienić, zresztą można by ich dyscyplinarnie karać, jakby te znaki nie pilnowali, że ma być ograniczona liczba. No po prostu to jest coś strasznego. A co do sposobu budowania dróg, to no to cóż, no wiem tylko tyle, że w Polsce buduje się drogi 4 razy drożej nawet niż na Zachodzie, ze względu na unijne przepisy, bo tam choćby kilka złotych było dołożonych do budowy tej drogi z Unii, to naszych pieniędzy, ale no z powrotem wróconych. To są bardzo restrykcyjne przepisy i droga wychodzi 4 razy drożej. I to jeszcze te pieniądze idą do Niemiec, prawda, do firmy niemieckiej, bo tylko taka może spełnić te przepisy. Więc to gdybyśmy nie byli w Unii, to na tą połowę forsy, co my wkładamy w drogi, byśmy ich 2 razy więcej wbudowali, no, nie biorąc w ogóle ani złotówki od Unii. No ale co ja poradzę, no jest coś, takie restrykcje są i tyle, no. I to nie dotyczą jakości asfaltu, nie, dotyczą różnego rodzaju idiotycznych administracyjnych spraw. Pani Ewa pyta, jakie ma Pan rozwiązanie problemu wypłat emerytur dla obecnych emerytów i tych, którzy opłacali składki ZUS przez lata i niedługo przeszliby na emeryturę, jeśli zniesiemy obowiązkowy ZUS? Jak Pan chce przekonać do siebie ludzi starszych? Ależ, proszę Państwa, głoszę to od lat, że zobowiązań należy dotrzymywać. Ci ludzie płacili pieniądze, zabraliśmy ich pieniądze na emerytury i teraz nie możemy im ich nie oddać, bo byśmy ich okradli po prostu. Więc to poza wszelką dyskusją. Więc pierwsze, co należy zrobić, a to takie też, jak zwykle tu pstrykam palcami, ale też jest, to wystawić wszelkiego rodzaju udziały Skarbu Państwa w spółkach na sprzedaż. Pozbyć się państwowych spółek, bo to są ogromne majątki. To jest fundusz emerytalny. To jest to, bo teraz i tak z budżetu dopłacamy do funduszu emerytalnego miliardy, dziesiątki miliardów złotych, nie? Więc tego typu zgromadzenie pieniędzy na fundusz emerytalny, to pomijając to, że może mniej by trzeba było z budżetu dokładać niż dzisiaj, no bo byłyby te pieniądze, to jest pierwsze, co należy zrobić, natomiast oczywiście budżet musi uzupełnić, gdyby zabrakło. Na początek, na pierwsze lata nie zabraknie, a w chwili, gdy wprowadzimy dobrowolność składek, to nie będzie to narastało, prawda? To będzie, te zobowiązania będą malały, no przepraszam, również w sposób naturalny, no ludzie umierają, prawda? Także on będzie, ale no nie można tych wypracowanych pieniędzy w tych spółkach, w tych wszystkich tysiące spółek, no niektóre warte miliardy, no i to albo dziesiątki miliardów, nie? Także nie widzę powodu, żeby państwo wydobywało miedź, prawda, z ziemi i sprzedawało na rynkach, jak może to robić firma prywatna. Ona i tak, jakby trzeba było jakieś podatki albo akcyzy od tego brać, to i tak państwo ma władzę nad tym, nie? Więc po prostu sprzedać to, nie? Pobierać na przykład opłatę od wydobytej ilości. No tak robią państwa, nie? Że samemu zarządzać, bo są miejsca dla swoich, no. Tam, żeby tam byli w Radzie Nadzorczej, żeby wiceprezesi byli zarządy, bo tylko po to jest, no. Dziesiątki tysięcy ludzi w tych spółkach siedzi. To jest pierwsza rzecz, taka dość, która się narzuca w oczywisty sposób, prawda? No a jeżeli zrobimy tak, jak mówię, to też i gospodarka ruszy z kopyta i budżet będzie większy, choćby na tym 15% VAT-ie, jakbyśmy na wszystko resztę wywalili. To i tak będzie większy budżet niż obecny, nie? No, tylko że ludziom nie będziemy krali pieniędzy z podatku dochodowym, czy CIT-ie, czy w spadkach, darowiznach i tak dalej, nie? Będą mieli czas na pracę zamiast na ukłony przed urzędnikami. Więc to jest jakby moja odpowiedź na temat tych emerytów, więc nie ma obawy. Jeżeli tylko pójdzie się tym tropem, co ja powiedziałem, to emeryci właśnie będą zabezpieczeni. Teraz nie są. Pan Stanisław pyta, ambasador USA sugeruje, że Polska mogłaby mieć amerykańską broń atomową z Niemiec. Co pan na to? Gdyby mogła mieć tą amerykańską broń atomową, zaczęło się. To, co mówiłem, stacjonowanie wojsk amerykańskich. Gdyby to Polska mogła mieć broń atomową, to okej, to ja bym rozumiał. Bylibyśmy groźni, bylibyśmy dla wrogów naszych, dla tych sąsiadów, takim człowiekiem, który może śmiertelnie ugryźć. Ale tam o co innego panu ambasadorowi chodzi?
Właśnie chodzi, tu stacjonują wojska amerykańskie, tu są rakiety, które mogą wystartować, jak Amerykanie dadzą kody na start, prawda? My nimi nie dysponujemy. Chwalimy się, jakie mamy baterie przeciwlotnicze, przeciwrakietowe. Guzik, prawda, nie mamy nic, to Amerykanie mają. A gdyby oni jeszcze tu mieli broń atomową, no na terenie Polski, a jakże? A Niemcy mają broń atomową? Nie. To Amerykanie mają broń atomową. Oni by chcieli tą broń atomową mieć tu. Co to znaczy? To jest zwykłe przygotowywanie się do treningu z Rosją. Jakiś lekki pojedynek jądrowy, prawda, na terenie Polski. No to, co mówię, że to, że tu stacjonują wojska amerykańskie, tak jak Związku Sowieckiego swego czasu, idzie w tym kierunku, żeby Polska była poligonem doświadczalnym dla potęg nuklearnych. Niestety, choćby była mała szansa na to, to ryzyko takie, jeżeli rząd się zgadza na takie ryzyko, że likwidacji i unicestwienia narodu, to jest największa zdrada, jaka może istnieć. Niech pan nagłośni, że węgiel jest ściągany z zagranicy. Mówi, apeluje pan Tomek. Co mam nagłaśniać? To no, chyba wszyscy o tym wiedzą. No. Większość tej sili węgla w Polsce spalanego to nie jest polski węgiel, tylko to jest, nie wiem, z Ameryki Południowej, z Ameryki, z Niemiec nawet, prawda? Ale zwłaszcza z Rosji, prawda? No więc to jest, no, co mam nagłośnić? No tak jest. No. Ilości, no w tamtym roku ile tam było? 18-20 milionów ton było sprowadzonego węgla, nie? Z dnia na dzień jest coraz więcej sprowadzonego węgla, to jest prawda. Pani Sylwia pyta, czy zniesie pan ustawę 1066? No oczywiście. To jest właśnie ustawa dotycząca stacjonowania wojsk obcych na terytorium naszego kraju. Wojsk obcych bez naszego nadzoru, bez naszej władzy nad nimi. Że mogą być. No to jest właśnie, no to jest koniec państwa. No to jest właśnie to, co przed chwileczką mówiliśmy. Są tu obce wojska, tak jak sowieckie były, prawda? Były, nie mieliśmy niepodległości. No chyba zdajemy sobie sprawę. Szykowali się na wojnę, na wszelki wypadek, między innymi na naszym terytorium. Nie z nami, z kimś innym, ale na naszym terytorium. To samo robią w tym przypadku teraz Amerykanie. Oni dobrze robią dla Ameryki. Tak właśnie oni wyprowadzają, żeby na ich terenie nie było takiej potyczki albo wojny jądrowej, albo nawet klasycznej. Niech to będzie na innym terenie. Oni to ćwiczą od lat, a durne państwa się na to zgadzają. No. Tak jak Polska. Pan Marcin pyta. Sukces Donalda Trumpa w dużej mierze zawdzięcza zdecydowanym deklaracjom w sprawie aresztowania i osądzenia m.in. Hillary Clinton. Polacy od dekad czekają na rozliczenie i osądzenie afer z czasów jeszcze komunistycznych, ale głównie tych z tego wieku. Czy byłby pan w stanie forsować postawienie przed Trybunałem Stanu pana Tuska, Morawieckiego, Szumowskiego i innych Szumowin? To moim zdaniem to klucz do pańskiego sukcesu w wyborach. Ludzie oczekują sprawiedliwości o zdecydowanych deklaracjach i działaniach. Pozdrawiam. Uważam, że tak powinno być. To jeszcze raz państwu zwracam uwagę, że nie przesądza o ich winie. Ja wiem o wielu ich winach, ale to nie przesądza. Trybunał ma ocenić, prawda? No to jest problem, tylko się leży oczywiście w Trybunale. No, kto tam zasiada i ocenia, bo ocenia wtedy jedną stronę, a nie drugą. Ale to mówię teraz o teorii. Przed Trybunałem Stanu bardzo wielu polityków powinno stanąć. Bardzo wielu. To szczerze powiedziawszy, ponad 50% tych, co uczestniczyli we władzy w ostatnich latach. I ja bym to zrobił. Czy są w ogóle jakieś szanse, żeby zobaczyć pana w TVP? Telewizja Polska ma chyba obowiązek zaprosić każdego z kandydatów. Ma obowiązek, podobnie jak tam różnego rodzaju obowiązki były związane z wyborami. Ma obowiązek, ale nie zrobi tego. Po prostu. Bo to jest, nie jest Telewizja Polska, tylko Telewizja PiS. Uważa pan, że Trzaskowski jest poważniejszym i lepszym kandydatem od Kidawy-Błońskiej? Tak, bezwzględnie. Wybór Kidawy-Błońskiej to była, jak najpierw było nieudane samobójstwo w 2015 roku Platformy w związku tam z najeźdźcami z Afryki. Tak, nie udało im się do końca, to postanowili się dobić, wystawiając Kidawę-Błońską. No teraz jakiś uciekli spod noża, prawda? Nie wiem, czy wystarczająco daleko, wystawiając Trzaskowskiego. To nie znaczy, że mnie się Trzaskowski tak za bardzo podoba. On tam te swoje, zwłaszcza z tymi, to ma za uszami.
ale jest bez porównania dla Platformy Obywatelskiej lepszym kandydatem niż ta Kidawa-Błońska. No. O czym będzie pan rozmawiał na swoim pierwszym spotkaniu z Władimirem Putinem? Z pewnością o polepszeniu stosunków i o gospodarce, o rozluźnieniu związków gospodarczych, żeby polikwidować różnego rodzaju kłopoty, które mają polscy rolnicy w sprzedaży, ale też polskie firmy i nawzajem powiedzieć, że my też będziemy kupowali od nich różnego rodzaju produkty. I nie będę go przecież informował, że go lubię albo nie lubię, czy to, czy tamto, bo tego się nie robi, prawda? W polityce tego typu dyplomacji na wyższym szczeblu, to dowodem na to, czy się kogoś, czy się szanuje swoje słowo, czy się coś robi, to są fakty, to się robi. No. A gadanie, że kogoś lubi albo nie, to są głupie rydy małe, które się tam oszum kłania i każdy wie, że to się powie i tyle, nie? Więc tak naprawdę mnie interesuje tylko i wyłącznie normalna, porządna rozmowa. Musi wiedzieć, że jak mamy jakiegoś sojusznika, to dla niego go nie opuścimy, prawda? Ale też musi wiedzieć, że my nie będziemy pieskiem na łańcuchu, który będzie mu obgryzał nogi, dlatego że ktoś inny go nie lubi. No. Ja wiem, jak widzę, że on no, całkiem sensowny gość, który to zrozumie. No. A że dla swojego kraju robi wszystko, żeby była potężniejsza Rosja, a inne kraje słabsze, no to już jest prezydent Rosji. Ma to robić. No, nie możemy go opluwać, dlatego że on coś robi dobrze dla Rosji. No. A źle na przykład dla nas. No. Nie, nie, no. Co pan sądzi o obecnej sytuacji na Śląsku z górnikami? No, wygląda na to rzeczywiście, że po dłuższym namyśle, bo też nie byłem pewien, o co chodzi właściwie, doszedłem do wniosku, że jest to taki rodzaj treningu, jak wyłączyć jakiś region na przykład z głosowania na prezydenta, albo jak uniemożliwić na przykład rajd górników gdzieś tam na Warszawę, bo to jest w tej chwili niewygodne. Dowolny region można wyłączyć w obecnym stanie prawnym. Właśnie on nie jest stan prawny, bo to jest bezprawny stan, no ale istnieje. Mają policję, wojsko, więc istnieje. W obecnym stanie jest tak, że jak jakiś region będzie się nie podobał, albo na przykład uznamy statystycznie, że tam będą przegramy głosowanie, to w jaki sposób go wyłączyć z głosowania? Na przykład, przykładowo z głosowania. No zwiększyć tam liczbę badań po prostu, nie? Natychmiast wyskoczy w górę liczba chorych, bo jakąkolwiek grupę byśmy dokładniej przebadali, to natomiast 10-krotnie zwiększy się liczba chorych w tej grupie albo na tym terenie, nie? Zwiększy się, no więc Szumowski przecież to wprowadził to do tej ustawy i ten teren się wyłączy z głosowania takiego normalnego, będzie tylko korespondencyjne, czyli de facto takie, które i łatwiej sfałszować, a przede wszystkim ludzie nie powiem, bardzo frekwencja będzie bardzo mała, nie? Więc można sobie cudownie ułożyć, to jest taki pomysł PiSu na powłączenie tych regionów, które, no kurczę, no tam przegramy, nie? No to wyłączmy ten region, żeby nam było lepiej sumarycznie, nie? To jest ten pomysł, plus oczywiście wyłączenie jakiejś grupy, która chciałaby protestować. Szybko zrobić badania, nie ma ich po prostu, mają kwarantannę, no. Zrobiliby wśród, tam nie wiem, aptekarzy, no to też trzeba by zamknąć wszystkie apteki, no bo większość, nie? Co pan sądzi o globalizacji? No tak, szerokie pojęcie, to jest taki wytrych, który nie zawsze do wszystkiego pasuje, znaczy ludziom się wydaje, do wszystkiego pasuje, no. W zależności w czym i jak są globalizacją. No. Jeśli chodzi o, bo to co innego jest handel, prawda, co innego są wymiana usług wzajemnych, nie? Mówię między firmami na świecie, nie? Co innego, to jest jedna sprawa. Inna sprawa, ludzie myślą o globalizacji, albo błyskawicza informacja się rozchodzi. No tak, ale to jest inny rodzaj globalizacji, nie? Globalizacja, bo teraz ja w ciągu dnia mogę być w każdym miejscu na świecie, nie? I znikły te odległościowe problemy, nie? I koronawirus też może samolotem błyskawicznie przylecieć w inne miejsce i podobnie jak i jakaś armia, prawda? Więc tych elementów globalizacji to wszystko jest, no tak, no technika spowodowała, to głównie technika spowodowała, prawda, że jest w różnych dziedzinach taki ten element globalizacji. No i tyle, w jednym przypadkach to jest dobrze, jak w przypadku gospodarki na przykład, czy jest w przypadku tam usługi i tym podobnego, no głównie gospodarki. W przypadku przepływu informacji to zazwyczaj jest dobrze, no pomijając sprawę inwigilacji i władzy rządów nad ludźmi, bo to też mógłbym tu znaleźć innego rodzaju rzeczy,
prawda? No w przypadku tym, że wojsko błyskawicznie gdzieś się może znaleźć, a choroba się przenieść, to źle, taka globalizacja, no, nie nasza, a wirusa, nie? Ale wojsko tak, no. No więc różne działy są związane z tą globalizacją, a ludzie mówią globalizacja, jakby wszystko było to samo. No. Nie, to są aspekty związane, po co używać to słowa, aspekty związane z rozwojem technologii. No. Panie Stanisławie, proszę rozwinąć temat dostępu do broni. Jakie są plusy i minusy, opierając się na przykładach innych krajów, jak zadziałałoby to w Polsce? Temat mi świetnie znany, ja wykłady z tego robiłem. Co roku robiłem turnieje strzeleckie, takie otwarte na 200-300 osób. Nie jest tam z jakiejś pukawki, tylko z kałasznikowa, prawda? Plus ciężka broń czarnoprochowa. A nawet ciężki karabin maszynowy był raz. Ale to w formie bardziej zabawowej, nie dla wszystkich. Więc ja w tym uczestniczę i dość sporo wiem. Otóż powiem, przypominam, może nie wszyscy wiedzą, jak to wygląda. W Stanach Zjednoczonych, porównam Europę i Stany Zjednoczone. W Stanach Zjednoczonych dzisiaj, w jednych Stanach jest, można kupić karabin maszynowy od tak na ten, a w innych nie można nawet zabawki udającej pistolet kupić, no, na wodę, nie? Mamy tu z jednej strony Wirginię Zachodnią, czy tam jakieś inne stany, gdzie można tą broń kupić, jak się chce. A mamy stan Waszyngton, gdzie nic nie można kupić, nie? Żadnej broni w ogóle, nie? Kultura jest mniej więcej podobna wszędzie, one się, jeżeli chodzi o stan kulturowy tego państwa, jest podobny, różnią się tylko tym, że gdzieś jest większy napływ tam Latynosów albo Murzynów, a gdzie indziej mniej, tam się zmieniają te proporcje. Więc tam te stany są dość dobre do porównywania, no w jednym stanie nie ma broni, w drugim jest, no to gdzie jest więcej zabójstw, a gdzie jest mniej, prawda? No, łatwiej to porównać, bo porównać Europę na przykład do Stanów albo tam Niger do czegoś, że więcej broni albo mniej, no to trzeba by jeszcze zobaczyć, jaka była historia, a jakie tam są stosunki społeczne, bo być może tam się mordują w celach rytualnych, prawda, nie wiem. A w Stanach można porównać. No i w Stanach jest tak, że generalnie to są dostępne rzeczy. Ja mogę zresztą, mogę zrobić tak, że ponieważ to pytanie się nie pierwszy raz powtarza, to zrobilibyśmy na naszej stronie, że te rzeczy, które ja przygotowałem, czyli zarówno zestawienie, jak i opis i tego typu, jako link do pewnej grupy wiedzy, którą ja przygotowałem. Bo szukanie tego w internecie jest żmudne, one są chowane, te rzeczy. To prawda. Ja to przygotuję. Generalnie mówię tak. W Stanach, gdzie jest, są fluktuacje statystyczne oczywiście, w Stanach, gdzie jest więcej broni i jest ogólny dostęp, jest mniej zabójstw. W Stanach, gdzie jest mniejszy, stan, gdzie największa liczba zabójstw jest, to jest właśnie stan Waszyngton, tam gdzie nie wolno mieć w ogóle broni, nie? A w tych Stanach, gdzie jest, no tam jest bardzo mało zabójstw. Co ciekawsze, tam parę miast zrobiło obowiązek posiadania nabitej broni. Nie broni, nabitej broni. Czyli każdy obywatel, dlatego że tam było niewielkie miasta, ale była duża przestępczość, narkotyki, jakieś takie rzeczy. I te miasta uchwałą Rad Miasta wprowadziły obowiązek posiadania przez każdego mieszkańca domu nabitej broni. Nie musi z nią chodzić, ale musi mieć nabitą. Wiecie Państwo, jak to zadziałało? Po prostu jak nożem uciął te miasta, te miasteczka, bo to jak jedno zrobiło, to i drugie i trzecie, prawda? Znikła przestępczość w ogóle. Tam chyba to, jak to się stało 20 lat temu po raz pierwszy, w tym pierwszym miasteczku, to jest, no nie mogę pomnieć nazwy tej miasteczka, muszę sprawdzić. Od 20 lat chyba tam ani jednego zabójstwa nie było, gdy przedtem było praktycznie tam 20 rocznie. I tak to działa. Ktoś może powiedzieć następną rzecz, ale w Europie jest mniej zabójstw niż w Stanach. A i to prawda. Ale proszę zwrócić uwagę, ta proporcja, 100 lat temu w Europie można było, wszyscy mogli mieć broń, podobnie jak w Stanach. I w Europie było mniej zabójstw niż w Stanach. Ta proporcja się w ogóle nie zmieniła. Dzisiaj jest tyle samo mniej zabójstw w Europie, co w Stanach, co było 100 lat temu, gdy w Europie wszyscy broń mieli. To zabranie broni, rozumiem, że powinno tą proporcję zmienić na korzyść Europy. A no nic nie zmieniło, a nawet minimalnie pogorszyło
bo to była sprawa kulturowa. No, tam w Stanach po prostu jest bardzo dużo właśnie tych ciemnoskórych ludzi i tych przybyłych z południa, gdzie wśród nich jest 90% zabójstw. To jest raz i tak było i 100 lat temu i tak jest teraz. No i jest inny rodzaj historii, kultury, stosunku do życia. Tak było 100 lat temu i teraz, nie? Więc tutaj akurat ten. Zrobimy w takim razie, ja porozmawiałem z panem Norbertem, żeby zrobić taki jakiś osobny gdzieś może punkt związany z bronią, żeby jak ktoś chce znać, poznać poglądy albo prawdy się dowiedzieć, albo mieć argumenty w ręku, to kliknie sobie i tam to wszystko zebrane znajdzie. Pan sam pyta, czy poleciłby pan Polakom, aby inwestowali w wielki kamień na Białorusi. Tam Chińczycy podobno budują wielki park przemysłowo-handlowy. Wydaje się to przyszłościowe również dla handlu w Polsce. Tanie źródło produktów do importu na polski rynek, ale ja tam nie wiem. Jak pan widzi wielki kamień z perspektywy doświadczonego przedsiębiorcy mającego ambicje zarządzać relacjami międzynarodowymi w imieniu Polski? Wielki kamień, nowy AliExpress? Ja tam, tak jak i pan, ja tam też nie wiem. Proszę państwa, być może jest jakiś, ja nie jestem omnibusem, nie znam każdego miejsca na świecie, gdzie akurat tam coś się wydobywa, albo sądzę, że wiem więcej od innych ludzi, ale no nie wszystko przecież. Ja generalnie tylko powiem tak, z Białorusią należy współpracować i to być może bardziej nawet niż by normalnie wypadało ze względu na wolny rynek. Dlaczego? Bo musimy ją utrzymać tu jako sąsiada, żeby tu nie mieć innego sąsiada, prawda? Żeby ich nie zdusić, bo wolę mieć więcej sąsiadów. To akurat się zgadzam z panem Korwinem. Kocham Rosję, ale żeby była nieco dalej. I żeby koło nas była Białoruś, prawda? Więc tu trzeba współpracować gospodarczo, otworzyć się, a nie opluwać bez przerwy tą Białoruś, rany boskie. No. Jak nam się nie podoba, że ktoś tam, Łukaszenka, za bardzo męczy naród, no ja sądzę, że nasi bardziej męczą naród, ale nawet jak ktoś coś takiego mówi, no to co, naszego narodu nie wtrącajmy się do tego, po prostu nie oni tam sami poradzą, nie? Że uczy, Łukaszenka uczy ich jak rolę orać. A cóż pan Duda robi, jak nie jeździł po zakładach pracy i uczył, jak, nie wiem, śrubki robić, czy coś takiego ostatnio, w czasie kampanii, no. Gospodarska wizyta. Niczym się nie różnimy od Białorusi, tylko u nas jest znacznie gorzej, jeżeli chodzi o podejście do ludzi. Tylko nasze media tak o tej Białorusi gadają. Należy z nimi współpracować. Jeśli jest tam możliwość inwestowania, to tak się dogadać z Białorusią, żeby nasi mogli tam inwestować. Nasi ludzie, nasi przedsiębiorcy, niech inwestują, to oni się dowiedzą, czy się opłaca. Dlaczego ja mam się za nich dowiadywać, czy tam się opłaca inwestować? No. Czy uważa pan, że należy wprowadzić różne stawki wynagrodzeń od wykonywanych zawodów, tak jak funkcjonuje to w Niemczech, i podwyższać je co roku od czynnika inflacji? Wywalić na zbitą twarz wszelkie stawki, które państwo by ustalało. Państwo guzik ma do tego, jakie są stawki i płaca w przedsiębiorstwach, które powinny nie być w ogóle żadne państwowe. I tyle. Dlaczegoż to państwo miałoby ustalać stawki w jakimś prywatnej firmie, ile kto ma dostać. Jak się komuś nie podoba, idzie do innej firmy, jak pracodawca głupio postępuje, to plajtuje. Co ma państwo do tego? Co pan myśli o tak zwanym bonie edukacyjnym? Już mówiłem, no to jest pośrednia, znakomicie wymyślona droga do prywatyzacji szkolnictwa niższego, podstawowego i średniego. I bo bardzo trudno jest prywatyzować szkolnictwo nistonizową, tak. Dlatego, że ludziom się kradnie pieniądze na to szkolnictwo i trudno, żeby oni płacili jeszcze drugi raz na szkołę prywatną, póki nie odda im się pieniędzy. A żeby, to jest wzajemna blokada, prawda? Żeby jak się im odda pieniądze, no to by nie było na szkolnictwo najpierw, nie? To jest pierwsze, kura czy jajko, nie? Trzeba to stosunkowo spokojnie zrobić, żeby nie uszkodzić ani nauczycieli, ani uczniów, ani rodziców. I znakomitym sposobem na to jest, na tą przejściówkę jest bon edukacyjny. Po prostu, no to jest rewelacja, no. Jak o nim usłyszałem jeszcze 30 lat temu, jak zacząłem głosić ten bon, no to byłem zachwycony, no faktycznie, bo ja sobie analizowałem te problemy związane z finansami, jak to zrobić, no pewnie tak fajnie można powiedzieć, że o tak zrobimy, nie, razy i w sekundę, ale się nie da. No to są terminy płatności podatków, płatności za szkołę, to jest kłopot.
Ben edukacyjny rozwiązuje ręce i uczy ludzi odpowiedzialności. Pani Barbara pyta, czy uważa pan, że po polexicie będzie nas stać na więcej? Zarabiając najniższą krajową, zostaje obecnie w kieszeni około 2000, ledwie zostaje na wynajem i na pożywienie jakiś ciuch. Osoby chcące być samodzielne żyją na skraju ubóstwa, mimo iż pracują, a żeby pozwolić sobie na własne mieszkanie czy dom, nie mają szans. Czy po zdjęciu większości podatków będzie wszystko na tyle tanie, a my będziemy zarabiać na tyle dużo, że mała kawalerka będzie w zasięgu ręki? Jak pan to widzi? Proszę zwrócić uwagę, że zmniejszenie podatków działa z dwie strony, ale z dwie strony na plus. Bo jak są mniejsze podatki, to u pani zostanie więcej pieniędzy w kieszeni z tego, co pani zrobiła. Załóżmy, nie zmienia pani pracy, robi pani to, co robiła, nic się nie zmienia, nie? To zamiast 2000 dostaje pani 4. Naprawdę 4, a nie tam jakieś tam część. Tak naprawdę więcej niż 4, bo w podatkach zabiera się pani gdzieś tak około 60% w tych podatkach, które panią dotykają. Więc otrzymuje pani zamiast 2000, otrzymuje pani tam 4500. Ale idzie pani do sklepu i kupuje pani masło, bułkę, papierosy i co się okazuje? W tych produktach 50 albo i więcej procent, albo i czasem 99% to są podatki. Jak one tam spadną, to pani chleb kupi zamiast za 4 zł, kupi za 3 zł albo za 2. Benzynę pani kupi zamiast za 5 zł czy 4, kupi pani za złoty 50. Czyli nie dość, że pani będzie miała więcej pieniędzy, to tańsze produkty są, nie? Dotyczyć to będzie wszystkich. Także wtedy za praca stanie się dzięki temu lepiej wynagradzana w stosunku do takiej wartości. I to wcale nie oznacza, że tam rolnik dostanie mniej albo coś takiego. Nie, bo on przecież te podatki nie idą do rolnika. On musi je sprzedawać, nie tylko, że sprzedaje bez tych podatków, dopiero potem są nakładane, ale jeszcze on sam potem do sklepu gdzieś idzie coś kupować i musi płacić podatki. Nie? Także w dwie strony to działa. O to właśnie chodzi. To jest cudowna rzecz zmniejszenia podatków, że tanieją produkty, bez szkody dla produkujących, a pracownikom rośnie pensja. No to jest, wydawałoby się jak cud, jak w Kanie Galilejskiej. No ale to nie jest cud, no bo to jest może i Boży cud, ale tak działa normalna wolność, wolny rynek i tak dalej. Nie? Natomiast jedno, co jest negatywne dla rządzących, tracą władzę nad ludźmi. No. To jest i tego nie chcą. No bo nie będą mieli pieniędzy, że wtedy powiedzą, a tobie damy, a tobie nie, a kumplowi i żonie damy i oni będą bogatsi od reszty, bo na tym polega szczęście ludzkie, że się jest bogatszym i lepszym od reszty, nie? No to wiecie, to nie tylko sprawa zawiści, ale w każdym razie, to osobny temat. Mam nadzieję, że pani wyjaśniłem to, co pani chciała się dowiedzieć. Pan Marcin pyta, prosimy o więcej historii samorządu i wiceprezydentury. Jak wolnościowy samorządowiec może pokazać ludziom lokalnie, którzy zwykle są nastawieni na budowę kolejnych orlików i likwidację reklam na ulicy? No to powiem od najmniejszego samorządowca, bo radny miasta Krakowa to jest dość poważna funkcja. No, wiceprezydent już w ogóle nie dyskutuje. Ale są też dzielnice, prawda? Gdzie no są radni, no i jest burmistrz tej dzielnicy. I operuje niewielkim budżetem. Takim, to co miałem do dyspozycji, bo ja byłem 9 lat tym burmistrzem. To taki na początku był mały, to tam były tam 3 miliony, czy coś takiego. Ja mówię mały, no człowiek pomyśli, że to za miliona. Nie, ale jak na dzielnicę to mało. Ale potem tam kilkanaście milionów to rosło, nie? Nawet i więcej, nie? Potem się zrobiło i myśmy mogli decydować, co robimy, czy jakiś chodnik, czy nie wiem, Kubusia Puchatka domek, czy jakieś tęcze, prawda, postawimy, nie? To była woli dzielnicy była. Jak myśmy uchwalili coś takiego było, to potem robione, były przetargi albo nie. No i ja powiem Państwu, jak to wyglądało, przeznaczyliśmy pewną pulę na budowę ulic. Odcinki, chodniki, takie rzeczy. Tego nikt nie robi. To zapadnięte od 30 lat, nie? No gdzieś, żeby ponaprawiać. Proste rzeczy takie, no to, co należy do gminy, nie? I ta 18 dzielnic tak robiło, bo w Krakowie to 18 dzielnic. Niektóre mniejsze od mojej, ale no, są ich większe. I co się okazuje? Do tej pory było tak, że dzielnice ustalały ten budżet i był robiony jeden przetarg
Był przetarg robiony, to prawda. Kto wykona, ale musi wykonać wszystkie te rzeczy. Czyli takich firm w Krakowie była jedna albo dwie. One od dawien dawna robiły. One znały wszystkie układy w zarządzie miasta i tak dalej. I te firmy, no żadna mała firma nie zrobi nagle w krótkim okresie całościowo bardzo dużych prac, prawda? Ja to wziąłem, podzieliłem na kawałki. No skoro tu jest jedna ulica, tam jest chodnik, tam jest co innego, dlaczego do cholery mam robić przetarg na wszystko naraz? No to na każdą z nich zrobiłem osobny przetarg. I co się okazuje? No prawie 70% taniej wyszła mi robota, bo rzucili się na to mali przedsiębiorcy, którzy chcą to zrobić. Lepiej od tamtej firmy. A i waj było w Krakowie straszne. Żółte podły tam, że jakość będzie niedobra, czy coś takiego, no ale ten. I potem jakie były pretensje? Że ludzie dają, no przetarg, zawsze ten przetarg wychodził za taki budżet, jaki ona miała. No więc zostawało, cały był wykonany. A tymczasem ja dałem ten budżet, jak oni najpierw zadaniowo żeśmy ocenili, bo to nie my, miasto, ile to będzie kosztowało. Jak dałem na przetarg, zostało mi ponad 50% pieniędzy dzielnicy. No to zrobiliśmy następne chodniki, znowu przetargi, znowu nam zostało jeszcze trochę, nie? I było, że Żółtek do końca roku budżet nie zrealizował. Bo inni zrealizowali za 5 głupich chodników cały budżet, prawda? A ja oszczędnie to zrobiłem, no inne dzielnicy to zobaczyły. Ja poszedłem, zwołałem ich, mówię, no co wy robicie, no nie marnujcie tych pieniędzy. Gdyby to jeszcze dla was było, dla waszych sąsiadów, albo macie kumpla, co robi, ale nie, widzicie, że dla tych dwóch wielkich firm ten budżet jest, nie? No to zróbcie jak ja po prostu, żeby więcej zrobić po prostu, a no trudno, niech ci ta wielka firma krzyczy, albo startuje w tych małych przetargach, też może robić, nie? No niestety, proszę państwa, tylko jedna dzielnica poszła moim śladem, też były na nią krzyki i ajwaj, a reszta z wygody, po prostu z lenistwa, no część niezbyt słuchała, nie rozumiała, wszyscy zrozumieli tak naprawdę. Po prostu nie chciało im się użerać z tymi, co do tej pory wygrywali przetargi i tak dalej. I poszli, do 16 dzielnic dalej robiło tak przetargi, mimo że widać było, ten sam chodnik, taki sam, u mnie 3 razy taniej, tam 3 razy drożej wykonany, nie? I to jest bardzo trudne. Ludzie, którzy właściwie samorządowcy, ci w dzielnicy, tacy bardziej samorządowcy z serca, ale też poddali się. No to no straszne to jest. No. Daję przykład ten jeden. Nie? No. To ostatnie pytanie jeszcze pani Barbara dopytuje. Odnośnie tego mojego pytania, jeśli pan uważa, że stawki wynagrodzeń nie powinny być regulowane przez państwo, to i pracodawcy mogą zaniżać płace. A nie, że sobie zaniżają. Co to znaczy zaniżać płacę? Przecież pracodawcy biorą pracownika, za ile ty będziesz pracował, nie? No i tyle, no dogadują się na jakąś pensję, nie? Jak będzie, proszę państwa, prawdziwie wolny rynek, to czego będzie głównie brakowało? Rąk do pracy. No bo każdy będzie mógł tą firmę prowadzić, no ale nie ma tych pracowników. No tak szczerze powiedziawszy, głównym hamulcem rozwoju tej gospodarki błyskawicznym w górę, ale to takim typu jak wulkan, to będzie brak rąk do pracy po prostu, nie? Że to, że te płace będą musiały pójść w górę. Więc nie, proszę się nie obawiać tego, że tam jakiś pracodawca będzie sobie mógł regulować płacę. No. Dzisiaj też może regulować tą płacę, no jak chce właściwie. No. W prywatnej firmie no, może być 2000, może być 5000. No. Także ten. To wszystkie te zdjąć i te ograniczenia, wprowadzić te zasady i proszę mi wierzyć, to ktoś, kto jeden dzień będzie pracował w miesiącu, pewnie więcej zarobi niż dzisiaj przez 2 tygodnie. No. A ja tylko może jeszcze od siebie dopytam, czy w takim razie, czy nie jest tak, że im wyżej podniesiemy płacę minimalną, to czy ludzie tracą pracę, czy nie? Jak to jest? Czy zostaną wszyscy na tych samych stanowiskach i będą więcej zarabiać? Bo może to jest dobry pomysł. No właśnie. No. Proszę sobie wyobrazić podnoszenie płacy minimalnej i to tak w górę, nie? Dzisiaj średnia krajowa, załóżmy, że tam wynosi 4000, nie? To podnieśmy płacę minimalną na 8000, prawda? Albo na średnią krajową, jak niektórzy idioci mówią, nie? Jak poniesie minimalną średnią krajową, no to średnia krajowa nie może być 4000, prawda? Tylko musi być wyższa. Co to oznacza? Koniec gospodarki. Podniesienie tego typu gwałtowne, jakikolwiek, zbyt wysoko, oznacza koniec gospodarki, no bo zamykają się firmy, nie da się pracować, albo inflację nieprawdopodobną, nie? Będzie minimalna 4, ale pensja średnia będzie 12, nie? Czyli będziemy na tym samym, tylko będziemy mieli worki pieniędzy. No tak już było za komuny, no myśmy to już przerabiali, no.
nie mówiąc o tym, że takie powolne podnoszenie, tak jak teraz, nie? No jednak powoduje, że no ktoś chciałby pracować tam jakoś mniej, prawda? Dogadać się, że będę mało pracował, ale dostanę tam 1000 złotych, bo potrzebuję dorobić, nie? Nie, nie da się już. No, przykro mi, przedsiębiorca, ale nie mogę ci wynająć, bo mam nad sobą władzę i nie będziesz pracował. Niestety sporo jest takich. Dotyczy to głównie biednych ludzi. Znaczy tracą pracę w ten sposób, nie? Także nie. To jest no, droga ku zatraceniu po prostu. Natomiast ona jest taka politycznie, no minimalną wam podnosimy, będziecie mieć więcej. No, wiecie, no ludzie jak nie pomyślą, nie przemyślą, z czym się to, jaką stratą dla nich samych się to wiąże, no tak, no jaki ludzki pan no, podniósł minimalne pensje. No. Dziękujemy Państwu bardzo za dzisiaj i zapraszamy. To przyleciała godzina? Przyleciała, nawet nie zdążyliśmy zauważyć. Dzisiaj to rzeczywiście mi to przyleciało. Oczywiście nie zdążyliśmy odpowiedzieć na połowę pytań albo więcej. Ja tylko na sam koniec przypomnę, żeby zostawiać hashtag Rzetki, udostępniać nasze nagranie, bo to nic nie kosztuje, a dzięki temu dotrzemy do większej ilości osób. A także wchodzić na stronę wspieraj.stanisławżółtek.pl i dołączać do naszej grupy sympatyków. Dziękuję ślicznie. Do zobaczenia. Dziękujemy. Do widzenia.